Cześć, dzień dobry. Przyjechałaś dzisiaj do Nowołódzkiego Centrum Kultury, by świętować swój jubileusz 25-lecia. Nie wiem, jak to się stało, no ale dodajmy jeszcze, że 25-lecia dorosłej kariery. A przecież nie zapominajmy jeszcze o tym etapie dziecięcej części. Wiele osób nie zapomina. Nie zapomina. Powiedz mi, czy ty pamiętasz, ile wtedy miałaś lat? W tym to było roku? Ale jak debiutowałaś tym słynnym Puszkiem Okruszkiem? Nie, debiutowałam piosenką Co powie tata. I Co powie tata, tak. To były te utwory. Miałam 7 lat wtedy. Miałaś 7 lat. Jak to wspominasz? Czy w ogóle byłaś świadoma, że cała Polska zna te utwory, cała Polska śpiewa te przeboje? Nie było internetu wtedy, nie? Tak, nie było internetu, więc chyba jakby... Ja nie byłam też dzieckiem koncertującym. Raczej wszystko po prostu odbyło się w studiu, nagrałam płytę i tyle, więc jakby nie miałam kiedy się zepsuć od oklasków i życia, że tak powiem, szalonego. Nie, prowadziłam normalny tryb życia, szkoła i jakby nie miałam takiego. Rzeczywiście teraz mam poczucie, że ta płyta stała się takim ważnym, żelaznym repertuarem dla wielu pokoleń, co jest bardzo miłe. Natomiast prostując trochę, nie do końca przyjechałam tutaj świętować swój jubileusz, bo w zasadzie ta trasa MTV jest... tak się rzeczywiście złożyło, że minęło 25 lat od płyty Światło, czyli tego mojego dorosłego właściwie debiutu. Od tego dziecięcego płytowego minęło 35 w zeszłym roku i rzeczywiście koncert ten zarejestrowany MTV Unplugged odbył się w grudniu zeszłego roku. No i tak sobie pomyśleliśmy, że pomimo tego, że ja nie przepadam za jakimiś takimi podsumowaniami, uważam, że on jakoś tak... Znaczy nie lubię stawiać kreski, ale MTV jest dla mnie takim fajnym też otwarciem, bo dla mnie jest możliwością spojrzenia na te piosenki jeszcze raz, a przy okazji rzeczywiście w tyle te 25 lat. No ale z tym świętowaniem jubileuszu to by mnie nie przesadzała. A powiedz mi, czy ty sobie wyobrażasz, że żeby twoja kariera, żeby twoje życie potoczyło się inaczej? W sensie, czy ktoś, kto jest córką wokalistki Anny Jantar i kompozytora Jarosława Kukulskiego, mógł robić w życiu coś innego, coś niezwiązanego z muzyką? Oczywiście, czy od razu jest tak już zaszufladkowany? Nie, no zależy co wybierze. Akurat tak się złożyło, że moją pasją jest muzyka i jest zupełnie naturalnym wyborem moim, ale przecież nie zawsze tak bywa, prawda? Jest często tak, że dzieci nie kontynuują. Może również nawet z przekory, że nie wiem, ta praca odbierała rodziców, więc ja nie idę tą drogą. No u mnie tak się stało naturalnie, ale to nie jest oczywiste. Myślę, że raczej bym powiedziała, że jestem, że w mniejszości. Oczywiście no są kontynuacje, nie wiem, Piotrek Cugowski, Patrycja Markowska, można by wymieniać nawet mój gość dzisiejszy, Kwiat Jabłoni, ale, czyli Kasia i Jacek Sienkiewicz, ale tak naprawdę raczej chyba jest odwrotnie, że to jest... W mniejszości są ci, którzy kontynuują tę drogę, bo to wcale nie jest taka łatwa sprawa. Choćby z przekory. A czy twoje dzieci też pójdą w twoje ślady? No bo przecież dodajmy, że twój mąż jest również muzykiem, więc... To trzeba ich się będzie zapytać. Syn już, że tak powiem, poszedł w moje ślady, bo nawet występuje ze mną na scenie. Jest muzykiem, tak uczy się teraz, głównie, znaczy teraz studiuje kompozycję w Katowicach. No ale gra, że tak powiem, na różnych instrumentach, bo czasami gra i na klawiszach, czasami gra na perkusji, czasami gra na marimbie, tak jak u nas właśnie w tym projekcie. A córka jest w klasie maturalnej, więc... A o najmłodszej to już w ogóle nie mówię, także... Ale będziesz zachęcać, czy raczej odradzać? Nie mam gotowego planu. Nie wiem, zobaczymy. Okay. No właśnie, a ten jubileusz, wróćmy do jubileuszu. 25 lat, czy to jest dużo, czy mało? Tak teraz z perspektywy czasu. Jakbyś na to miała powiedzieć? Nie wiem, no szybko to minęło, a dużo się wydarzyło. Intensywny czas, jednym słowem. Tak, dużo bardzo się wydarzyło. No, nagrałam przez ten czas 12 solowych płyt, więc można byłoby powiedzieć, że co dwa lata się coś działo. Oczywiście to był nieregularny sposób, ale też oczywiście było mnóstwo jeszcze innych projektów, płyt, na których wystąpiłam gościnnie, bądź nie wiem, muzyki do filmu, piosenek do filmu. I naprawdę działo się. Ogólnie jakbym miała powymieniać to i spojrzeć na to, to miałabym być chyba z czego dumna. To znaczy w takim sensie, że naprawdę no nie próżnowałam. Nie, na pewno nie. A powiedz mi, a skąd pomysł, żeby właśnie takim nagraniem akurat MTV Unplugged przypieczętować te 25 lat? No to właśnie, tak jak mówiłam, to spadła nam ta propozycja w momencie, kiedy akurat
był ten rok tak zwany jubileuszowi 25 lat od Płyty Światło. I ja czekałam gdzieś tam na taką możliwość, bo no, znałam ten format, wiedziałam, że jest to no, ciekawy temat i myślę, że każdy artysta chętnie by miał w swoim CV taki coś jak koncert MTV Unplugged. Ale szczerze mówiąc, przyszło to w takim roku, że wcale na niego wtedy na to nie czekałam, dlatego że nagrałam epkę, 4 piosenki razem tutaj z Archim. Archie Szewski to jest muzyk też, który tutaj występuje z nami i zrobił większość aranżacji. I zaczęliśmy tworzyć te piosenki. Ta epka miała być taką właśnie niespodzianką dla fanów i zapowiedzią nowej płyty. Tymczasem ten projekt MTV Unplugged nam trochę zmienił szyki, plany, ale bardzo się cieszę, bo no nie miałam jeszcze takiego składu muzyków na scenie, tak ciekawych instrumentów i tak licznego zespołu grającego nowe aranżacje moich piosenek. A jakie utwory trafiły na tę płytę? Jakim kluczem przekrojowo bardzo. Jakim kluczem się posługiwałaś? Czy te najbardziej znane? No nie zawsze, bo dla mnie jakby najważniejszą rzeczą była treść, żeby ona, bo aranżację można zmienić, można ją dostosować, wymyśleć sobie, pójść w każdą stronę, a tekst jest czymś stałym, więc no chciałabym, żeby to były takie teksty, które są dzisiaj, na dzień dzisiejszy też jakąś moją prawdą, a nie czymś naciąganym, czy nie brzmią, nie wiem, infantylnie, no bo różne piosenki śpiewałam. Więc tak, oczywiście znalazły się te niektóre z tych największych przebojów, no jak chociażby Im więcej ciebie, tym mniej, W biegu, Decymy. No jest trochę tych piosenek w koncercie, one są tak porozkładane, ale między nimi jest... Są piosenki, które są dla mnie na dzień dzisiejszy ważne. No a skąd pomysł, by znalazł się utwór zespołu Baj? To też jest w konwencji, że ma być cover. Mhm. A dlaczego akurat tego utworu? Tak, no chciałam, żeby to nie był polski... Nie ma wody na pustyni, bo to powiedzmy. Tak. Chciałam, żeby to był polski cover i taki nieoczywisty. Mhm. A w latach 80., jak byłam dzieckiem, bardzo lubiłam ten właśnie dawny Baj i śpiewałam tę piosenkę bardzo sobie... Jakby, nie wiem, lubiła w niej jakieś takie szaleństwo, które jest. I no, na scenie mamy rzeczywiście apogeum chyba energii w tym utworze. A jak wolisz występować? Czy właśnie w takim kameralnym składzie, czy z dużym, z orkiestrą na scenie? To... No, miałam okazję tutaj być w Krakowie właśnie w ICE razem z tym projektem Czułe struny, z utworami Fryderyka Chopina w aranżacjach symfonicznych. No i to był piękny też koncert, no, wielka orkiestra Akademii Beethovenowskiej, zresztą wspaniali muzycy. Zupełnie inne przeżycie też, ale ja nie wiem, wydaje mi się, że super jest to, że właśnie każdy koncert jest trochę inny, każdy projekt jest czymś, jest nowym rozdaniem. Wtedy taka stagnacja i rutyna się nie pojawiają i o to dbam. No właśnie, bo lubisz eksperymentować, stąd ten projekt Czułe struny i Chopin. To powiedz w takim razie, jakie masz plany na przyszłość? Czym nas jeszcze zaskoczysz? No w tym roku kończymy właśnie te koncerty z cyklu MTV Unplugged. Jeszcze kilka pojawi się nowych terminów w przyszłym roku. I kończę płytę z Archim, żeby właśnie, myślę, żeby ukazała się w przyszłym roku. Będą to premierowe utwory, więc trochę takiej pracy studyjnej przede mną i twórczej, no bo też i wspólnie razem te piosenki, ja piszę teksty. No jest, ogólnie nudy nie ma i mam trochę planów, nie o wszystkich jeszcze mogę powiedzieć, ale jeszcze mam apetyt na kilka takich muzycznych podróży. Cudownie, w takim razie trzymam kciuki. No i cóż, i do zobaczenia na koncertach i na następnych jubileuszach. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Zapraszam.